Hagoromo od Sutsuki, mędrzec sześciu ścieżek, czy po prostu pierwszy człowiek urodzony z czakrą. Nazywajcie go jak chcecie, a ja w tym czasie przedstawię wam 10 ciekawostek o nim. Zapraszam! Hagoromo dosłownie znaczy szaty anioła i jest odniesieniem do opowieści o zbieraczu bambusa, w której księżniczka Kaguya otrzymuje Hagoromę, aby nosić ją po powrocie na księżyc. Tak jak jego matki, tak samo jego rogi symbolizują połączenie z księżycem poprzez przywołanie księżycowego królika. Często klan od Sutsuki posiadał takie rogi. W czwartym databooku Hagoromo jest nazywany Rikudo no Shinsen. Senin i Shinsen można przetłumaczyć jako mędrzec, jednak ten drugi jest archaicznym odniesieniem do nadprzyrodzonych istot albo nawet bogów. Naszyjnik Hagoromo jest odniesieniem do klejnotu Yasakani. Jest to legendarny naszyjnik magatamowy, który jest częścią trzech świętych skarbów Japonii. Klejnot oznaczał dobro. Hashirama, Hiruzen i Hagoromo. Wszyscy trzej dzielili ten sam tytuł, czyli Bóg Shinobi. Zanim pojawił się w mandze, anime przedstawiało Hagoromo w zupełnie innej kolorystyce. Miał tam jasną skórę, matowe włosy, magatama na jego szyi i oznaczenia na plecach były czerwone, a jego shakujo było złote. Pomimo używania Gudodame nie jest wymieniony jako użytkownik tej techniki w czwartym databooku. Opracował on pierwszą technikę pieczątującą ogniaste bestie w ciele człowieka i tym samym stał się pierwszym Jinchuriki w historii, co więcej, zapieczętował sobie Jubiego. Był tak potężny, że potrafił stworzyć księżyc przy pomocy Chibaku Tensei, gdy był na łożu śmierci. Widzieliśmy go jako użytkownika dwóch przedmiotów. Pierwszym z nich było katana, co oznaczało, że potrafił kenjutsu, a drugim było shakujo, buddyjska laska z pierścieniami. Według Obito używał też miecza Nunoboko, dzięki któremu ukształtował świat i dzięki któremu mógł ten świat zniszczyć. To już by było na tyle, dajcie znać co sądzicie i zaproponujcie kolejną postać do ciekawostek po maratonie. Trzymajcie się, na razie, cześć!